Oto moje warunki. Pragnę jedynie twojej przyjaźni i moich synów. Będą naszym zabezpieczeniem. Jak długo żyją pod moim dachem, nie mogę prowadzić z tobą wojny. To działa w obie strony. My też nie możemy z tobą walczyć. Twoi synowie będą gwarantem pokoju. Wychowam ich jak własnych synów. Razem z moim synem Tarikiem i córką Leilą. A żółty pas. Będziemy się kiedyś śmiali, że o niego walczyliśmy. To tylko garść piasku. Od dzisiaj będziemy ją uznawali za ziemię niczyją. Żaden z nas nie ma do niej praw. Niech Bóg będzie mi świadkiem. Zgadzam się. Niech Bóg będzie nam świadkiem. Sale, nie zapominaj, że jesteś moim najstarszym synem. Odziedziczyłeś mój tron. Broń honoru naszej rodziny. Auda. Łzy to marnotrawstwo wody. Nie martw się, czas szybko minie. Zachowuje się, jakby to on wygrał. Oby wszyscy wrogowie byli podobni do niego. Chobejka, Królestwo Nesiba. Z żalem muszę oznajmić, że wasza matka, księżniczka Zamira, umarła. W której ręce? Leila? Auda? Tutaj jesteście. Co tu robicie? Leila mówi, że nasze mamusie są w niebie i patrzą na nas. Leila, księżniczko. Jesteś za duża, aby bawić się z chłopcami. Wracaj do środka. Chodź, skarbie. Kilka lat później. Potrzebują wody. Mają studnie. Żyją w niej bakterie cholery. Czy takie rzeczy mają miejsce w Paryżu? Czy moja żona umarłaby, gdyby mieszkała w Paryżu? Nie, wasza wysokość. A w Londynie? Ostatnia epidemia cholery miała miejsce 100 lat temu. Jesteśmy 100 lat za zachodem? Raczej 1000, wasza wysokość. Czy jest większe przekleństwo niż bycie biednym królem? Niczego nie mogę wyhodować ani sprowadzić. Nie mogę też niczym handlować. Bo kto chciałby przyjechać do Chobejki? Arab to kelner na bankiecie świata. To właśnie dom Allaha. Kilometry niczego. Co to za droga? Zwą ją drogą północną. Na południu leżą Chobejka i Salma.
Moja piękna. Czego tak wypatrujesz? Myślałem, że w taką pogodę uda mi się zobaczyć Salma. Leży za daleko. Dzieje się ze mną coś dziwnego. Co takiego? Zapominam, jak wygląda nasz ojciec. Tak. Tak wygląda nasz ojciec. Odsuńcie się od maszyny. Nie tak blisko, odsuńcie się. Czemu nie zaproponowałeś im kawy? To poganie, kretyn. Ja o tym decyduję, zabrać go. Panowie wybaczą. Jestem Nesip, sułtan Hobejki. Sam Thurketley, wasza wysokość. Jest pan artystą? Nie. Pracuję dla firmy Texan Oil. U nas nie ma ropy. Jest tylko piasek, słońce i wiatr. Przez połowę roku wiatr wieje ze wschodu. Wtedy mamy zimę. Przez drugą połowę z południa. Wtedy mamy lato. Ośmielę się nie zgodzić. To czarny łupek. Jest ich tutaj mnóstwo. Zwykle to znak, że w ziemi jest ropa. Proszę powąchać. Śmiało. Jak pachnie? Jak ropa. Łupki zachowują się jak gąbka. To nie jest zwyczajna ropa. Proszę powąchać. Gorzko czy słodko? Słodko. Owszem. Lekka i słodka. Najlepsza ropa na świecie. Założę się, że wasza wysokość właśnie stoi na jej złożach. Proszę się przyzwyczaić do bogactwa. Bogactwo? I to ogromne. Co dla pana oznacza ogromne bogactwo? Dobra studnia może produkować 100 tysięcy baryłek ropy dziennie za dolara za baryłkę przez rok. Będę bogatszy od króla Anglii? A co niby takiego posiada król Anglii? Trochę ziemi i deszcz. Kto to? Lindberg? Przyleciał z Teksasu. Mówi, że znalazł ropę. Naprawdę? Gdzie dokładnie pan ją znalazł? Jak się nazywa to miejsce? Żółty pas, wasza wysokość. Żółty pas. Salma, królestwo Amara. Ślepiec, który klęka przed Bogiem, jest szczęśliwszy od widzącego chciwca. Jak ci, którzy pragną ugasić pragnienie piaskiem. Co on mówi? Wie, że ktoś czyta jego listy. Próbuje cię zmusić do wysiłku. Przestań. Są bardzo drogie. Ruszaj się. Oddawaj. Ruszaj się, bracie. Jesteś żenująco powolny. Jest piękny, taki przystojny. Mówią, że jest ci przyrzeczony. Kto tak mówi? Wszyscy. Jeszcze zobaczymy. Bóg z tobą. Kiedy będziesz negocjował z Amarem, złóż mu ofertę.
ale tylko wtedy, gdy wszystko inne zawiedzie. Oczywiście. Proszę, pozwól mi z nimi jechać. Daję słowo, że wrócę. Ojciec mnie zmusi do powrotu. Jesteś mi potrzebny tutaj. Do czego? Trenowania sokoła? Cierpliwości. Wkrótce wrócisz do Salma. Nie wracajcie bez ugody. Zaczekaj. Powiedz ojcu, że ćwiczę. Powiem. Ku chwale Boga Miłosiernego. Następny. Panowie? Gdzie nożyce? Zgubiły się. Dziękuję, ojcze. Na zdrowie. Auda? Ty pierwsze. Wiem, że jesteś wielbicielem książek. Mianuję cię bibliotekarzem królestwa. Podejdź. Jest szczęśliwy? Owszem. Twoje biurko. Idź. Usiądź. Panowie? Tak się właśnie kończy tu dzień. Starym bourbonem z Kentucky. Zdrowie. Najlepszy napój na świecie. Jesteśmy bogaci. Za największych szczęściarzy na pustyni. Podnieście szlaban, szybko. Przywiązali im ciężki sprzęt do nóg i wrzucili do zbiornika. Utopili się w ropie. Uważamy, że to ludzie Al-Talabin lub Aniza. Nie jestem jeszcze panem tego kraju. Rządzę zbieraniną bardzo konserwatywnych plemion. Nie lubią ropy? Używali jej wcześniej do układów dla wielbłądów. Zaproszę ich na konsultację i obsypię złotem. Zapewnię twoim ludziom bezpieczeństwo. Może trzeba było zaczekać z wydobyciem na żółtym pasie. Miałem czekać na następną epidemię cholery, na śmierć kolejnej kobiety? Nasi ludzie potrzebują bogactwa, które niesie ze sobą ropa. Są już posłańcy. Wracamy do Hobejki. Dziękuję. Delegacja, wrócili. Pozwolą nam wrócić. Patrz. Wyglądają na wykończonych. Mam nadzieję, że zawarli porozumienie.
Co powiedział? Powtarzał ciągle, dałem moje słowo i moich synów, by uświęcić ten pakt, który zawarliśmy w obliczu Boga. Nie widzę powodów, dla którego powinienem go zerwać. Powiedzieliście mu, że ropa to dar od Allaha? Jest innego zdania. Sułtan uważa, że eksploatacja żółtego pasa to pogwałcenie paktu. Jeśli Amar chce wojny, będzie ją miał. Dołączę do ojca, nikomu nic nie mów. Wojna to nasza ziemia. Gotowi? Znowu? Dopiero wróciliśmy. Nie bądźcie leniami. To czas polowań. To normalne w negocjacjach. Trzeba zwiększyć stawkę. Już próbowałem. Powiedział, że pieniądze nie mają wartości. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Mówiliście, że oddamy chłopców? Oczywiście, zgodnie z instrukcjami. Auda, chodź do mnie. To trudny czas, ale znajdziemy rozwiązanie. Gdzie twój brat? Był chyba zawiedziony. Poszedł zaczerpnąć świeżego powietrza. Moja piękna, lecz. Jest taka piękna. Nie, błagam. Książę Auda musiał wiedzieć o planach brata. Jest zamieszany w tę zbrodnię. Zawsze będziesz dla mnie jak brat. Mówi się, że mężczyzna ma w życiu trzy zadania. Zasadzić drzewo, wykopać studnię i wychować syna. Wykonałeś któryś z nich? Pomogę ci z pomocą Allaha wypełnić to najprostsze. Zamiast karać zakładnika Audę, brata podłego mordercy Saleha, Nesib, król Chobejki, w akcie niezwykłej łaski, postanowił adoptować Audę i zaproponować mu święty węzeł małżeński z jego córką, księżniczką Leilą. Podpisz tutaj. Podpisz. Oświadczam, że poprzedni pakt zawarty między domem Amara i domem Nesiba zostaje anulowany. Zacytujmy teraz księgi. Leć. To dowód mojego uznania. Zostały wykonane w miejscu zwanym Szwajcarią. Królu Nesibie, zapewniamy, że nasz lud jest dumny z tego sojuszu. Jesteście tu mile widziani. Dziękuję. To dla ciebie. Mam taki sam. Jesteśmy teraz braćmi. Nie zapominaj o tym. Jesteśmy braćmi. Amen.
Assalamu alaikum. Ile to lat minęło? 11. Pamiętasz? Byłeś dla mnie tak nieosiągalny, jak chłopiec z książki. Chcesz zobaczyć, jak teraz wyglądam? Możesz ściągnąć welon. Ubrałam się dla ciebie. Nie podoba ci się? Jesteś piękniejsza, niż mógłbym sobie wyobrazić. Nie widzisz, że to pułapka? Pułapka? Dlaczego? Twój ojciec pragnął naszego małżeństwa, bym przestał być zakładnikiem i by mógł ruszyć na wojnę przeciwko mojemu ojcu. To nie ślub, tylko deklaracja wojny. Powinienem był pojechać do Salma jako emisariusz Nesiba. Kto bardziej ode mnie nadaje się do rozmów z moim ojcem? Czemu nikt o tym nie pomyślał? Bo jestem dla nich nikim. Kiedy się pobierzemy, nie będzie już miejsca na żaden manewr. Nie jesteśmy małżeństwem? Nie w dosłownym tego słowa znaczeniu. To tylko polityka. Polityka? Przez tyle lat śledziłam cię spojrzeniem, kiedy wracałeś z książkami z biblioteki. To też polityka? Byłaś przyrzeczona Ibn Idrisowi. Nikomu nie byłam przyrzeczona. Poszłam do ojca i wybrałam ciebie. Mnie? Mogłaś wybrać Saleha. Jest dla ciebie dobrym bratem. Ale dla mnie to tylko kolejny książę z sokołem zapatrzony w przeszłość. Podejdź. Moja matka patrzyła przez to okno i co widziała? Świat, który się nie zmienia. Jesteś mądry i wrażliwy. Jesteś w haremie. To jedyne miejsce na ziemi, gdzie możemy zrzucić nasze szaty. Rozumiem, że zabrakło ci kul? Nesib chce go żywego. Powiedział, że zapłaci za swoje grzechy. Nie komplikujmy wszystkiego. Strażnicy, których zabiłeś, byli moimi kuzynami. Nie możesz mnie zastrzelić. Jestem księciem. Byłeś księciem. Saleh nie żyje. Co? Nigdy by go nie zostawiła. Nigdy.
Witaj, ojcze. Światło moich oczu. Dobrze się czujesz? Ja? Dlaczego nie jesteś ze swoim mężem? Zhańbił cię? Czy właśnie nie o to chodzi w nocy poślubnej? Nie. To najdelikatniejszy z mężczyzn. Mogę cię o coś zapytać? Czy Saleh nie żyje? Czy kiedykolwiek o coś cię prosiłam? Ciągle. Czasami myślę, że to jedyny powód mojego istnienia. Czego chcesz? Tak sobie myślałem. My myśleliśmy. Jakie to błogosławieństwo, że mamy u siebie syna dwóch ojców. Czy nie powinienem ja, człowiek pokoju, wysłać syna do bogobojnego ojca, by przypomniał mu, że w Koranie słowo pokój występuje dwa razy częściej niż słowo wojna? Jesteś emisariuszem Hobejki, ale najważniejsze, że jesteś teraz moim synem i mężem Leili. Jeszcze nie skończyłem. Powiedz Amarowi, że nie chcę konfliktu, ale nie będę przed nim uciekał. Mam sojuszników. Możesz już jechać. Moja córka poprosiła o pozwolenie odwiezienia męża do bramy. Nigdy nie jechała samochodem. Pamiętasz to miejsce? Nie. Przybył twój syn, sułtanie.
Saleh? Auda, ojcze. Pokój z tobą. Auda, oczywiście. Wybacz, minęło tyle lat. 15. Tak długo? Teraz jesteś mężczyzną. Gdzie Saleh? Nie ma go wśród nas. Dlaczego? Gdzie on jest? Spłynęła na niego łaska Allaha. Zabił swoich strażników. I ukarali go za to? Uciekł, kiedy wróciła delegacja z Salma. Ty nie uciekłeś? Przybyłem w roli emisariusza. Czyjego emisariusza? Emisariusza pokoju. Dlatego przybyłeś w towarzystwie żołnierzy w pogańskim pojeździe? To najprostszy sposób. I masz swoich rzeczników? Nasze domy są teraz połączone, wasza wysokość. Poślubiłem Leylę. Poślubiłeś córkę Nasiba, który zamordował twojego brata? Pozwól mi się wytłumaczyć. Z pewnością to zrobisz. Ale ci ludzie mogą wrócić do Hubeiki. Moja gościnność nie obejmuje zabójców mojego syna. Wybacz, księżniczko. Nic się nie stało. Zagraj coś o miłości. Uważasz, że zabiliby cię, gdybyś odmówił małżeństwa? Myślę, że doradcy Nasiba sugerowali mu, że beze mnie będzie miał wolną rękę. Zatem zgodnie z prawem Takeya, które pozwala muzułmaninowi kłamać, kiedy jego serce jest w niebezpieczeństwie, jesteś usprawiedliwiony. Musisz uwolnić niewolnika. Jeśli nie możesz tego zrobić, musisz powtórzyć 3 razy. Rozwodzę się z Leylą, córką Nasiba. Jesteście rozwiedzeni. Dziękuję za radę, wasza eminencjo. Twierdzisz, że przybyłeś jako emisariusz pokoju. Dziwny dobór słów. Owszem. Bo to nasze prawa pogwałcono. To my wierzymy w pokój. Moja armia i ludy z południa były gotowe do odwetu, ale je powstrzymałem. Dlaczego? Bo dałem słowo. Żółty pas nie ma właściciela. Teraz możesz wreszcie zareagować. To wojna o boskie prawa. Mogę coś powiedzieć? Posłuchajmy mego syna. Ojciec zawsze zachęcał mnie do czytania Koranu. Dziwię się, że tacy wyznawcy wiary wzywają do wojny, podczas gdy święta księga wyraźnie ją potępia. Sura mówi, że mamy się bronić przed niewiernymi. Nieprawda. Sura pozwala bronić się przed niewiernymi, którzy pragną waszej zguby. Ci zachodni robotnicy chcą nas zniszczyć. Jak? Grozili wam? Niewierzący stanowią zagrożenie dla muzułmanów. Nie przyjaźnię się z nikim, kto nie należy do twego ludu. Ropa nie pochodzi od Boga, skoro potrzebujemy niewiernych, by ją wydobywać. Wszyscy jesteście przeciwni ropie? Jaki z niej pożytek? Paliwo dla szatańskich maszyn? Jakich pojazdów używają Arabowie? Wielbłądów. Mogę zadać jedno pytanie? Skoro Allah nie chciałby Arabowie używali oleju, dlaczego umieścił go w ich ziemi? Gdyby chciał dla Arabów, napisałby o tym w Koranie. Właśnie. Koran nie zabrania oleju. Możliwe, że dał nam olej, by nas wzbogacić. Jakie to ma znaczenie dla życia wiecznego? Życie na ziemi nie jest dla bogactwa i wygód. Liczy się jedynie życie po śmierci. Czy zatem twoje okulary nie wydają się grzeszne? Czyż nie poprawiają ci życia? Nie. Pozwalają mi lepiej widzieć słowa Koranu. Nie chcemy walczyć z naszymi braćmi.
Jesteś sam? Niestety tak. Przykro mi. Król Amar zatrzymał u siebie syna w celu dalszych rozmów. Mogę liczyć na twoje wsparcie? Przyszedł lekarz. Otwórzcie drzwi. Pamiętasz, jak uczyłeś mnie modlitwy? Byłem wielkości twojego miecza. Powiedz, źle zrobiłem, że tu przybyłem? Moim przeznaczeniem była walka. Nie widziałem jednak, by ktoś na niej skorzystał. Wejdź. Dobry wieczór, doktorze. Kiepsko się czuję. Możesz odrobinę dokładniej opisać symptomy? Mam temperaturę, serce bije mi szybko, a głowa jakby chciała pęknąć. Podciągnij rękaw. Chyba wiem, co ci dolega. Co takiego? Papierosa? Masz atak hipochondrii. Nieprawda. Owszem, cierpi twój umysł, nie ciało. Chociaż przydałoby ci się więcej gimnastyki. Odczuwam realny ból. To bóle somatyczne. Umysł nie radzi sobie z problemami. Kiedy uda ci się uspokoić ducha, symptomy znikną. Gdyby chodziło o fizyczne cierpienie, nie mógłbym ci niczego przepisać. Większość nowoczesnych leków jest tu zabroniona. Zabraniacie leków? Tak. Dlaczego? Pochodzą z zagranicy, więc to na pewno dzieło szatana. Nasi teologowie wkładają te słowa w usta sułtana. Poznałeś ich chyba. Zapomnieli o jednym szczególe. Sam prorok powiedział, korzystaj ze zdobyczy medycyny, bowiem Allah nie stworzył choroby, na którą nie wynalazłby również lekarstwa. Poza oczywiście starością. Karmią swoimi mądrościami sułtana, a w jego wieku coraz gorzej się trawi. Powodzenia. Zaczekaj. Jak się nazywasz? Ali. Ali ibn Amar. Najmniej lubiany syn sułtana. Czarna owca. Jesteśmy braćmi? Widzę, że choroba nie odebrała ci zdolności dedukcyjnych. Jesteśmy braćmi, ale od innych matek. Moja była ładniejsza. Jeśli zapytasz ojca, z pewnością ci powie, że teraz po śmierci Saleha zostałeś mu tylko ty. Ja się nie liczę, więc pewnego dnia to wszystko będzie twoje. Dlaczego się nie liczysz? Bo mam swoje zdanie. Jest mało popularne w Salma. Tutaj najważniejsze jest posłuszeństwo. Uważaj na ojca. To jedyny polityk, który przedkłada biedę nad bogactwo. Dobrze wczoraj mówiłeś. Nie jestem przyzwyczajony do głosu młodego pokolenia. Dużo za wcześnie straciłem ciebie i Saleha. Usiądź. Muszę cię o coś zapytać. Nesib zaproponował, że zwróci nas tobie. Dlaczego odmówiłeś? Powiem ci. Kiedy księgowi Nesiba zaproponowali mi 5% zysku z żółtego pasa, odmówiłem. Kiedy doszli do 32%, zaproponowali, że dorzucą was. Kiedy 15 lat temu wróciłem po porażce na pustyni do domu i powiedziałem twojej matce, że musiałem zostawić ciebie i Saleha jako zakładników, była jak ptak, który nie chce już śpiewać. Wróciła do pokoju i odwróciła się do ściany. 6 tygodni później nie żyła. Wasze życie było dla niej najważniejsze, dla mnie również. Gdybym się o was targował, zhańbiłbym jej pamięć. Wszystko, co widzisz w tym pokoju, było zdobyte dzięki krwi lub miłości, ale nigdy dzięki pieniądzom. Bo wszystko, co można kupić, nie ma żadnej wartości. Przyszedłem tu, by cię ostrzec. Nesib ma wytrenowaną armię i nowoczesną broń. Z każdą minutą staje się bogatszy i łączy południowe plemiona. Nawet kiedy był biedny, miał pieniądze na karabiny maszynowe. Każdy, kto pokłada wiarę tylko w broń,
jest słabym żołnierzem. Południowe plemiona wolą wesela od wojen. A jeśli o tym mowa, robiłem to, kiedy byłeś mały. Pamiętasz? Mówiłem, że potrafię wejrzeć w wasze dusze. Powiedz prawdę. Chcesz anulować to małżeństwo? Nie. Kocham ją. Naprawdę. Największym darem w życiu mężczyzny jest miłość. Hasan? Tak, Emirze. Jedź do Hobejki. Powiedz Nasibowi, że syn zmiękczył mi serce. I żeby uczcić połączenie naszych domów, proponuję pokojowe spotkanie pierwszego dnia Nowego Księżyca. Zeszłej nocy lekarz powiedział... To satyr. Żartowniś. Powiedział, że jest moim bratem. Wszystkie rzeki mają swoje dopływy. W świetle połączenia naszych domów, jego wysokość Amar jest gotów wybaczyć ci twoje bezprawne zajęcie żółtego pasa. To wszystko? Proponuję wrócić do pierwotnego stanu. Przysięgałeś w obliczu Boga, że żółty pas nie jest niczyją własnością. Skończyłeś? Nie. Jego wysokość pragnie dodać, że jak tylko wycofacie sprzęt, z chęcią przyjedzie na uroczystość weselną, na którą zapomniałeś go zaprosić. Pokonałem was. Ciebie i twojego pana. Powinienem był was zabić. Dziękuję. Usiądź na chwilę. Jesteś profesjonalistą. Dobrze wiesz, że ta wojna będzie dla domu Amara bezsensowna, okrutna i próżna. Powinniście wybudować mur pomiędzy waszymi posiadłościami. Jako rekompensatę daruję wam obu owce. Byli u mnie ludzie z Teksasu, ze swoimi wysokimi butami, kapeluszami i donośnymi głosami. Mówili jedynie o pieniądzach. Powiedziałem im, na co mi pieniądze. Miałem błogosławieństwo samego Allaha. Ukochana żono, jak już zapewne zdążyłaś się zorientować, mój ojciec jest całkowicie oddany pokojowi. To cudowny, szczery człowiek i nie mogę się doczekać, kiedy go poznasz. Uważam, że powinniśmy spędzać pół roku w Salma i pół w Hobejce. Gdzie Hasan? Został w Hobejce. Na zawsze. Z przyczyn zdrowotnych. Kupił go i zabił Salecha.
Prawda i odwaga powinny być gwiazdami, które wyznaczają nam drogę. Dzisiaj ropa i pieniądze rządzą światem. Co to za ludzie? Organizuję spacer dla więźniów. Zmuszam do ćwiczeń. Trening? Tak. To moja armia. Wypuszczę ich na Nesiba. Uderzę go prosto w serce. Znasz dobrze Nesiba. Co o mnie myśli? Uważa cię za człowieka honoru, ale zapatrzonego w przeszłość. Antyk. Myślisz, że zmieni zdanie, kiedy wyślę tych ludzi do domu Allaha? Chcesz ich wysłać do domu Allaha? Zginą. Lepiej umrzeć w słusznej sprawie, niż gnić w więzieniu. Zmieni zdanie? Tak. Myślisz, że chcesz zaatakować żółty pas, bo tak postępują stare zgrady? Zabierze ludzi z drogi północnej, by wzmocnić żółty pas? Prawdopodobnie tak. Świetnie. Wtedy uderzę na Hobejkę. Nie możesz jednocześnie zająć Hobejki i przekroczyć domu Allaha. Nie. Ty to zrobisz. Co takiego? Przekroczysz dom Allaha. A raczej dasz się zobaczyć. Chciałem, by zrobił to Hassan Dakil, ale zajmiesz jego miejsce. To absurd. Przyszedłem, by walczyć o pokój, a nie zajmować miejsce generała. Masz to we krwi. Urodziłeś się, by dowodzić. Jesteś następnym sułtanem Salma. 12 z rzędu. Rządziliśmy tym krajem przez wieki. Wcześniej podążaliśmy za prorokiem. Tylko raz w życiu strzelałem z broni i prawie urwało mi ramię. Czytam książki. Wiem, że w mojej krwi jest jedynie woda, proteiny i żelazo. Jeśli coś mam, to pewność, że przegrasz tę wojnę podobnie, jak przegrałeś ostatnią. Pomyliłem się co do ciebie. Dziękuję, że odwiedziłeś Salma, ale myślę, że znalazłeś lepsze królestwo i lepszego ojca w Nesibie. Jesteśmy w stanie wojny, więc wracaj jak najszybciej do domu, do bogactwa Hobejki w ramiona małżonki. Niech Bóg ma cię w opiece. Napełnijcie żołądki. Następną studnię zobaczycie za 15 dni. Napełnijcie żołądki i sakwy. Pokój z tobą, bracie. Mówiłem ci, byś się oszczędzał. Co ty wyprawiasz? Przyniosłeś zimne kompresy? Będziesz potrzebował więcej. Przyprowadziłem zastępstwo, na wypadek, gdybyś znowu zachorował. Nikt nie zobaczy różnicy. Jaki jest plan, generale? Nie mogę ci powiedzieć, jeśli w tym nie uczestniczysz. Jak mam się przyłączyć, skoro nie znam planu? Doktorze Ali, sułtan chce z tobą rozmawiać po modlitwie. Miło was widzieć, wasza wysokość. Powinienem powiedzieć ojcze? Dlaczego musisz wszystko ośmieszać? Tak jest prościej. Nie mówić o prawdziwych uczuciach. Jakie są twoje uczucia?
Przepraszam, że nie jestem taki, jakbyś chciał. Usiądź przy mnie. Tak sobie myślałem, gdyby Bóg nie chciał medycyny, nie byłoby ludzi podobnych do ciebie. Może kiedy wrócisz, powinieneś mi znowu opowiedzieć o swoich planach. Dziękuję, ojcze. Mogę na ciebie liczyć? Oczywiście. Uważaj na Auda. Myślałem, że go nienawidzę, ale to nieprawda. Przypomina mi młodą sowę, czasami bardzo groźną. Ten materiał przesiąknięty jest potem i krwią naszego domu. Nosiły go głowy naszej rodziny za czasów proroka. Noś go z godnością. Postaram się. Pamiętaj, chcę jedynie, by cię zobaczyli. Nie walcz z nimi. Wiem. Nie musisz się o to martwić. Chodź. Niech Bóg ma nas wszystkich w opiece. Dotrzemy tak daleko? Podróżujemy ze zbiornikiem paliwa. Możemy uderzyć, kiedy wasza wysokość zechce. Chyba nie chce przejść do Muallaha. Nie jest wystarczająco przygotowany. To niemożliwe. Znam ten teren. Złamałby najtwardszego wojownika. To, że Amar maszeruje w kierunku do Muallaha, nie znaczy, że chce go przekroczyć. Od czasu śmierci proroka nie spadła tu kropla deszczu. To brama piekła prowadząca do domu Allaha. Drogi ojcze, samolot nad nami krążył. Może nas nie zobaczyli. Hej ty, ruszaj się.
Chcemy wody. Cofnąć się. Chcemy wody. Cofnąć się. Chcemy wody. To nie jest prośba pozbawiona sensu. Co to? Zaczekajcie. Wiem, co to jest. Uzbrojone pojazdy. Podejdę do nich. Nie rób tego, wracaj. Jestem książę Auda. To ja, Auda. Idźcie na wydmy. Będziemy bezpieczni na wydmach. Za mną. Skaczcie. Użyjcie piasku. Nie mogę ruszyć. Strzelajcie w opony. Zablokujcie koła ubraniami. Zablokujcie koła. Użyjcie wszystkiego, co macie. Zwycięstwo. Pokonaliśmy ich. Nie sądzę. Nie odpuszczą. Wrócą do Hobejki. Rozniosą naszego sułtana w proch. Chcecie wody? Sir, proszę spojrzeć. Mamy waszego księcia. Chcemy go sprzedać. Nie chcemy wiele. Trochę wody. Nic mu nie jest? Czemu mielibyśmy go krzywdzić? Podejdźcie bliżej. Tyle wystarczy. Bierzcie zbiornik z paliwem, szybko. Przekroczyliśmy Rubikon. I jeszcze jeden. Nic z tego. Tak już jest, że... Drobna rzecz. Daj mi to. Nadjeżdża, szybko. Moja zapalniczka. Na ziemię. Żadnych wieści? Niech Bóg ma w opiece poległych bohaterów.
Siodłajcie wielbłądy. Pomocy. Teraz. Musicie iść do morza. Musisz iść do morza. Oszczędzaj siły. Znajdziesz wodę. Jest w morzu. Oczywiście. Dorastałem razem z nim. Jestem mężem jego siostry. Przykro mi. Taka była wola Boga. Bóg nienawidzi tego, co sobie robimy w jego imieniu. Musimy ruszać. Nesip wkrótce zacznie nas szukać. Ma rację. Użyje samolotów, by nas znaleźć. Więc tak wygląda wojna? To o niej piszą poematy? Tak. Najbardziej przerażające, że jesteś w tym świetnym. Wyślij resztę armii do Żółtego Pasa, wszystkich, którzy przeżyli. Nie jestem pewien, czy to dobra decyzja. Wysłałem uzbrojone pojazdy, wysłałem samolot z synem na pokładzie. Nikt nie wrócił z tego przeklętego miejsca. A może sam chcesz pójść do domu Allaha i znaleźć Amara? Skąd wiesz? Moi szpiedzy widzieli, jak wyjeżdża z Salma. Wybrał pokój twojego brata. Ty też zabiłeś Saleha. Nie zabiłem go. Po prostu zginął. Ten łajdak Auda zdradzi cię tak samo, jak zdradził mnie. Urodziłeś się Amarem i takim pozostał. Powiedz jej, co mówi Koran. Koran dotyka wielu problemów. To o rozwodzie. Rozwód? Allah nie popiera rozwodu. Z wyjątkiem sytuacji, w której mąż ucieka, przyłącza się do obcej armii i występuje przeciwko rodzinie. Wówczas? Żona może zerwać więzy małżeńskie, jeśli powtórzy trzy razy, rozwodzę się z Audą, synem Amara. Chodź tutaj. Powtórz trzy razy. Ja, córka Nesiba, rozwodzę się z Audą, synem Amara. Mów. Odmawiam. Odmawiasz? Jeśli Auda maszeruje przy boku ojca, oznacza to, że nie miał wyboru. To najbardziej pokojowo nastawiony człowiek, jakiego znam. Pokojowo nastawiony? Tak. Jest taki sam jak ojciec. A właściwie gorszy, bo Amar to szaleniec. W porządku. Możesz mi się sprzeciwić. Nie ma sensu rozwodzić się z trupem. Z trupem?
Mój ojciec mówił o was, kryminaliści. Mówił, że jesteście niebezpieczni. Miał rację. Ale to nie wasza wojna. Możecie odejść. Co z wodą? Podzielimy się z wami. Dokąd pójdziecie? Na wschód. Do morza. Nikt tam nas nie będzie szukał. Idę z tobą. Podążymy za tobą. Jeśli to jest dom Boga, chyba nie ma go w domu. Jestem pewien, że poganiacz miał rację. Znajdziemy wodę przy morzu. Od kogo? Od rybaków. Handlarze. Zawsze przy morzu pracują ludzie. Jedna kropla. Wystarczy. Błagam. Morze. Morze. Nie pijcie wody. Nie pijcie wody z morza. Nie pijcie wody. Sól dojdzie do krwi i was zabije. Nie pijcie wody. Jest słona, zabija. Tylko zwilżcie usta. Jedź wzdłuż wybrzeża. Może coś znajdziesz. Słona woda. Nic. Starajcie, odjeżdżamy. Musimy wybrać między pewną śmiercią a prawdopodobną śmiercią. Teraz prawdopodobna śmierć zamieniła się w pewną. Wkrótce nasze języki zaczną puchnąć i przez jakiś czas będziemy się dziwnie zachowywać, zanim zaśniemy. Wolałbym umierać bez tego dziwnego dźwięku. Poganiacz mówił, że woda będzie w morzu. Nie przy morzu, tylko w morzu. To źródło. To podwodne źródło. I jak? Słona. Trzeba zejść do źródła. Słodka. To słodka woda. Dajcie sakwy na wodę. Water!
Dajcie sakwy. Zanurkuj. Powoli. Wiedziałem, że wielbłądy się kiedyś zemszczą. Nie one nas noszą, tylko my je nosimy. To Beni Siri. Są znani ze wspaniałych wielbłądów. Kryminaliści znani z handlu niewolnikami. Nosi zielony turban. To Amar. Nie. To Auda. Trzeba ostrzec ludzi Nesiba. Powiedz, żeby się pośpieszyli. Witaj. Dziękuję. Witaj, książę Auda ibn Amar. Jesteś zbyt wielki dla mego skromnego beduńskiego namiotu. Jak mam odmówić synowi tak wspaniałego ojca? Możesz wziąć tyle wielbłądów, ile chcesz, pod jednym warunkiem. Musisz z nami wypić kawę. Więc jednak Bóg istnieje. Usłyszeli, że zgniatamy kawę. Wszyscy są zaproszeni. Jeśli pamięć mnie nie myli, uświetniliście swoją obecnością moje wesele. Pamiątka tego wspaniałego dnia. Podejdź tu. Głupia dziewczyno. Głupia dziewka. Widzę, że nie oszczędzacie na metalu. Nie należy do naszego ludu. To Zamiri. Trofeum z najazdu? Tak. Zamiri nie potrafią zapanować nad swoimi kobietami. Jeżdżą na koniach jak mężczyźni i nie noszą czadoru. Chcę ją kupić. Nie jest na sprzedaż. Oczywiście. Mój ojciec, twój król, zawsze powtarza, że nic, co naprawdę cenne, nie jest na sprzedaż. Ma rację. Zamieńmy się. Pierścień mojej matki nazywała się Zamira i była księżniczką Zamiri. Też nie nosiła czadoru. Nie jest na sprzedaż, Audo, synu Zamiri, która została niewolnicą Amara. Popełniasz błąd. To ty popełniłeś błąd, opuszczając bibliotekę w Hobejce. Masz miękkie dłonie, a to zabawa dla mężczyzn. Nesib obsypał złotem wszystkie plemiona. Ścigamy się między sobą, kto pierwszy odetnie ci głowę i zaniesiemy do Ibn Idrisa, który został przyrzeczony twojej żonie. Usiądź koło mnie. Nie. Wszystko, co cenne, zdobywa się miłością lub krwią. Na co ci krew i miłość gładko ręki. Jesteście otoczeni. Myślę, że to ty jesteś otoczony. Witam. Odetnij mi głowę. Zabierzcie broń. Mogę prosić twój zegarek? Dziękuję. Musimy kiedyś znowu napić się kawy. Z jakiego jesteś plemienia? Bani Khalid. Ahmed, tak. Daję eskortę. Oczywiście.
Plemię Janahit. Ja Fili. Powiedz swoim ludziom, że ja też byłem zakładnikiem i że skończyły się czasy niewolników i zakładników. Znam to uczucie. To prawda, co słyszałam. Jedyne plemię, które nie wzięło złota Nesiba, to Zamiri. O złocie wiem tylko, że ma zmienną wartość. Zaprowadzę was do moich ludzi. Będziecie potrzebowali pomocy. Wszystko zabrali. Przysięgam, że zemszczę się na tym synu dziwki Zamiri. Opowiedz mi o matce. Była podobna do ciebie? Nie. Była wysoko urodzona. Umiała czytać i pisać. Może Auda nauczy cię pisać. Mój brat będzie wielkim przywódcą. Oczywiście ja będę jego ministrem zdrowia, edukacji i kilku innych. Po ślubie z Zamirą twój ojciec obiecał, że zostanie z nami na zawsze. Ale już go nie zobaczyliśmy. Dobry stary papcio. Jeżdżą jak mężczyźni. Zabiliście Emira. Co wy robicie? Jesteśmy przyjaciółmi. Uwolniliśmy waszych ludzi. Oszaleliście? On nie oddycha. Cofnijcie się. Zabiliście go. Zabiłem Amara, który łamie przysięgi. Zabiłeś Audę ibn Amara ibn Zamira. Syn Zamiry? Dlaczego jest ubrany jak Amar? Mój brat nie może umrzeć. Nasz emir nie żyje. Książę Auda nie żyje. Kapitanie, książę Auda jest w obozie Beni Siri. Słyszysz mnie? Słyszysz? To mors putativa. Wywołana urazem głowy. Ma wszystkie symptomy śmierci. Dlatego na zachodzie czekają 36 godzin, zanim kogoś pochowają. Masz szczęście, że czekaliśmy na księżyc. Dajcie wodę dla brata. Zawsze nam mówiono, że książę z krwi Zamiri wróci do nas ze świata śmierci. Nasz Auda jest Mahdi. On żyje. Zrób się na miejsce. Jesteś spragniony? Napij się wody. Cofnijcie się. Nie jestem Mahdi. Powiedz im, jak się to nazywa. To będzie nasza tajemnica. Nie jestem Mahdi. Rozproszyć się. Strzelajcie do samolotu. Nikomu nic się nie stało, to cud. Nie jest tak źle. Zostaw mnie diagnozę. Dziękuję. Myślę, że kula przeszyła ciało i wyszła lewym ramieniem. Problem w tym, że rozerwała aortę. Topię się we własnej krwi. Nic nie mów. Trudno milczeć. Proszę.
Oddaj się Bogu. Mam pocałować stopę, która mnie zmiażdżyła? Zimno mi. Boję się ciemności. Wszystkie te dziewice. A kiedy aniołowie zapytają, kto jest twoim Bogiem, co odpowiesz? Allah. A kiedy zapytają, kto jest jego posłańcem? Błagam. Mohamed. A kiedy aniołowie zapytają, jaka jest twoja wiara? Islam. Mój bracie. Obiecaj, że odwrócisz losy naszego narodu. Spójrz. Przyprowadziliśmy ci konie. Prezent od Anizy dla Emira. Dajesz koniom i wielbłądom dodatkowe racje żywności. To oznacza walkę, prawda? Są tu ludzie Anizy. Chcą jechać z nami. Przywieźli konie i broń. Gdzie są? Tam. Ludzie Amara są wszędzie. Jesteśmy w pułapce. Otoczyli nas. Jesteśmy otoczeni, wiem. Widziałem. Mamy jakiś wybór? Owszem. Możesz mieć wszystko, czego zechcesz, tylko oszczędź Hubejkę. Moi synowie nie żyją. Tarik również. Przepraszam za to. Pragnę jedynie, byś uszanował pakt, który zawarliśmy 15 lat temu. To wszystko? Tak. Mówili, że nie uda ci się dotrzeć do domu Allaha, ale ja wiedziałem, że to możliwe. Szybki powrót na północną drogę, by walczyć o żółty pas, był doskonałym posunięciem. Nigdy nie byłem na pustyni. Cóż, ktoś tam jednak jest. Kto? Nadjeżdżają jacyś ludzie. Kim jesteście? Beni Sadr. Zwróciłeś mi moje ukochane dziecko. Nasza broń jest twoją bronią.
Wiesz, dokąd się udajemy? Pójdziemy za tobą nawet do piekła. Dobrze. Zostawcie broń. Macie to wszystko wyłączyć. Natychmiast. Wyłączcie to. Wy tam. Precz. Auda? Dzięki Bogu. Myślałem, że nie żyjesz. Nikt nie mógłby sobie wymarzyć lepszego syna. Słyszałem, że podróżujesz z kilkoma południowymi plemionami. Nie z kilkoma, ale ze wszystkimi. Mahdi. Głupi gnojek. Mahdi? To zwykły bibliotekarz. Czego chcesz? Zabieram żółty pas. Nie możesz. Dałem słowo. Bezprawnie. Żółty pas nie należy do ciebie. Więc do kogo? Do ciebie? Do nich. To ludzie, z którymi chcesz budować nowe państwo? Dzisiaj są z tobą, ale Bóg jeden wie, za kim podążą jutro. Dzisiaj są gotowi umrzeć za mnie. Co potem? Podporządkujesz sobie Amerykanów? Zbuduję szpitale, szkoły. Nesib buduje szkoły, szpitale. To sztuczki, jakie stosują na nas inne kraje. Nigdy nie wyjadą. Będzie ich coraz więcej. Wybudują tysiące takich miejsc, bo dręczy ich pragnienie, którego nic nie potrafi ugasić. A nawet jeśli wyjadą, nigdy już nie będziemy tacy sami. Oddaj się. Zawsze prosiłem, byście czytali Koran. Znam Koran. Jak pamiętasz, istnieje jedynie jeden wyjątek, kiedy syn może sprzeciwić się ojcu. Powiesz mi kiedy? Prosisz mnie, bym wyrzekł się Boga? Naprawdę tak myślisz? Przysiągłem, że cię zabiję, Auda. Kto to zrobił? Ten stary głupiec Benny Sili. Jesteś dobrym chłopcem. Na pewno nas zaatakują. Wracajcie na pozycję. Ognia. Do ataku. Tędy.
Chodź tu, synu dziwki zamili. Gdzie się nauczyłeś walczyć? W bibliotece? Nie możesz tak spotkać się z twoją księżniczką. Masz rację. Może spotkamy się kiedyś na pustyni. Tam, gdzie kobiety i mężczyźni pasują do siebie jak pragnienie do wody. Kiedy się spotykają, są wszystkim. Sami jesteśmy niczym. Magruf, zatrzymaj ją. Jesteś pewien, Emirze? Stać. Odwróćcie się. Odwróćcie wzrok od kobiet. Patrzcie na góry. Mój chłopiec z książki. Z brodą. Zgolę ją. Nie. Jesteś bardzo przystojny. Moje słowa nie oddadzą smutku, jaki czuję po śmierci twojego, naszego ojca. Mam dla ciebie wieści. Chociaż straciliśmy jedno życie, chyba zyskaliśmy następne. Ojciec już czeka. Boi się, że Chobejka zastrzeli każdego, który skrzywdzi mieszkańca Chobejki. A mój ojciec? Ostrożnie. Zobacz, kogo znaleźliśmy w lochach Chobejki. Nigdy nie zdradziłem twojego ojca. Nigdy. Wiem. Uwolnić go. Śmierć Nasibowi. Zabić Nasiba. Nasib to zdrajca. Zabić go. Powinienem był tu częściej przychodzić. Pięknie to rozegrałeś. Nie docenialiśmy cię. Żyłem w cieniu innych. Skromny człowiek. Pragnie być komplementowany dwa razy.
Chciałem ci ofiarować mój miecz. Ale potem przeczytałem dedykację od moich przyjaciół z Texan Oil. Tak. To trochę przyćmiewa ten gest. Usiądź. Abdykowałem na cześć Leili. Teraz możesz zjednoczyć dwa królestwa. Co chcesz zrobić z żółtym pasem? Mamy uszanować wolę twojego ojca? Pozwólmy memu ojcu spoczywać w spokoju. Nie mam nic przeciwko ludziom z zachodu. Mają nam wiele do pokazania. My też możemy ich czegoś nauczyć. A ja? Co zrobisz ze mną? A co ty byś zrobił? Kazałbym mnie zabić. I to szybko. Mam lepszy pomysł. Tylko nie więzienie. Nie zniosę tego. Na pustyni nauczyłem się, jak wykorzystywać resztki. Wyślę cię do Houston. Będziesz naszym przedstawicielem w zarządzie Texan Oil. Nie znam lepszej osoby do pilnowania naszych interesów. Teraz odejdź.